Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Super Danganronpa Another 2. No i czas na creme de la creme tego procesu, bo prawdopodobnie postaram się skończyć cały ten rozdział w tym odcinku. Dlatego też nie będę już za bardzo się rozwlekał nad różnymi rzeczami, chociaż pewnie miał sporo do powiedzenia, ale zapewne zostawię to już na ranking. To jest najgorsze, bo wiecie, ja czasami już te końcówki procesów robię ciągiem i jestem taki zmęczony, że już nie mam siły więcej gadać i nie chcę, żeby materiał miał na przykład, nie wiem, 2 godziny i 15 minut, bo to by było bez sensu. Nie zmienia to jednak faktu, że potem odpoczywam i trochę mi już myśl wylatuje z głowy, no ale zobaczymy, jak to będzie. Postaram się po prostu jak najlepiej to przedstawić. Was jedynie mogę prosić przed rozpoczęciem materiału o to, żebyście zostawili łapkę w górę, a my zaczynajmy. Zróbmy to szybko i bezboleśnie. I wyczucie czasu, tego, że te ściany się zawaliły w pokoju z zasilaniem, to wydaje się być zbyt perfekcyjne. Ha, chyba wciąż nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ten świat jest prawie gotowy. Jeżeli my, Wojdy, tego chcemy, nieważne ile ten proces zajmie, przeznaczenie da nam rezultat, jakiego chcemy. Okej, jakiś Utsuro vibe. To był jeszcze kolejny powód, żeby Yuki był sprawcą, jeszcze bardziej niż wcześniej. Więc dlaczego Shinji się zabił na koniec, bo był dobry i chciał ratować Yukiego? Został wzięty przez Yukiego, pochowany pod gruzem i Sora podciął mu gardło. A potem wciąż żył i odebrał swoje życie. I to byłby jedyny powód, żeby to zrobił. Żeby ocalić Yukiego, żeby on nie był sprawcą. Dlatego on odebrał swoje życie. Ale na końcu to Sora zadał ostatni cios, kiedy przecięłam ciało gardło Shinjiego, używając dłoni Nikeya. Shinji wciąż był nieprzytomny. Jeżeli on wstał po tym, jak wszyscy opuścili to miejsce, to on nigdy by nie wiedział, że miałam jakikolwiek wpływ. Tak, przez to, że się wtrąciłaś w mój plan, wszystko poszło nie tak. Shinji powinien zginąć na miejscu i nigdy się nie obudzić. On nigdy nie miałby szansy, żeby nawet pomyśleć o uratowaniu Yukiego. Ale jak to? Tylko ci z tą samą mocą mogliby zmienić rezultat. Co ja przegapiłem? Ci z tą samą mocą? Może on też nie wie, że to jest Utsuro? Może... Mi się wydaje, że to teraz schodzi na temat Utsuro. O co chodzi z tym ogniem? Jeżeli on chciał zginąć, dlaczego on wywołał pożar? Może pożar nie był tym, co Shinji Kasai oryginalnie planował. Patrząc na uszkodzone maszyny, on próbował zniszczyć swoje ciało przez siniaki, żeby się zabić. Ale nasze ciała są wytrzymalsze niż sądzimy. Nie można tak łatwo zginąć od rozbicia swojego ciała o jakieś rzeczy. Cóż, on nie był najmądrzejszym wśród nas. Więc on mógł użyć samych kawałków szkła, żeby się dźgnąć. Drenie się ostrą bronią jest trudniejsze niż sobie wyobrażacie. Jak myślicie, dlaczego ludzie zazwyczaj zastrzeliwują się bronią palną? Ponieważ trzeba mieć jaja, żeby skończyć ze sobą i trochę siły, żeby dźgnąć się. To właśnie to, o czym mówiłem z tym dźganiem, że to nie za bardzo mi się wydaje. Podcięcie może szybkie tak, ale takie coś, nawet jak ktoś ma siłę... Ręka, to jest jakaś taka blokada psychiczna. Kto tutaj może z pewnością powiedzieć, że byłby fizycznie zdolny zabić się ostrą bronią? Więc chyba wszystko ustalone. Żeby to podsumować, Shinji dostał szału, próbując zakończyć swoje własne życie. A kiedy maszyny zniszczyły się, a ogień się rozpętał, wybrał tą drogę, racja? Cóż, nie mogę to potwierdzić, skoro nikt nie widział, jak on się zabija, ale patrząc na to, to wygląda najbardziej prawdopodobną teorię. Brachol zabił się, żeby mnie ratować? Dlaczego ja go w ogóle ścinąłem? Zaufałem Nikeyowi. Podejrzewam, że on jest zdrajcą. Dlaczego? Yuki. Ty. To twoja wina, Nikeyu. Co jest z tobą nie tak? Dlaczego to zrobiłeś? Jaki jest twój plan i dlaczego... posunąłeś się do czegoś takiego? Dlaczego nas okłamałeś? Zacząćmy teraz proces. Mam sprawę do załatwienia. Hej, Monosowo, zaczynaj głosowanie. Poczekaj. Iroha? Więc... czy my mamy głosować na Nikeya? Shinji się zabił, ale to Nikey zaplanował wszystko. I co? Chwila. Czy to nie to? Kto jest w takim razie sprawcą? Czy ty spałaś cały ten czas? Nie. Ja rozumiem, co się stało. Ja rozumiem po prostu... To nie jest normalna sprawa morderstwa. Więc może przejdziemy przez wszystko raz jeszcze, żeby wytłumaczyć to Iroshe. No tak, Irosha potrzebuje. Boże, błagam. Boże, błagam, nie! Zmarnowaliśmy już wystarczająco czas, po prostu... Proszę...
Jeżeli niczej mówi nam prawdę, w końcu mamy każdy czwartek układanki. To jest koniec. Przejdźmy przez sprawę ostatni raz. Okej. Okay. O nie chciałem tego właściwie. Tutaj mniej więcej pamiętam, co trzeba zrobić. Oczywiście będę korzystał z pomocy, jeżeli będę się zacinał, bo to wiecie, jak to jest. Okej. Okay. Nikkei rozsiewa fałszywe informacje o nieznanym zdrajcy wojdowym. To jest dla mnie dalej chyba jeden z najbardziej śmiesznych motywów. W sensie, niesamowite jest to, że ja to łyknąłem dosłownie, nawet się nie zastanowiłem. Dla mnie to był taki pewniak, że jakby mi ktoś powiedział, że... Nie wiem, to jest czerwone. To jest czerwone, no jest. Zgadzam się. Dokładnie tak myślałem, niesamowite. Geniusz sprawy, to był Nikkei. On zaczął przygotowywać zbrodnie wcześniej. Żeby Yuki myślał, że został on zaatakowany, Nikkei użył paralizatora na sobie. Od razu po spotkaniu Nikkei porwał Yukiego i zabrał go do pokoju zasilania. Potem jak po wszystkich przygotowaniach, Nikkei wezwał sprawcę do pokoju zasilania. Sprawca jest Shinji, niesamowite. Będzie mieli Nikkeia w takim stanie w piątym rozdziale. Powiem tak, jak dotychczas po tym trzecim rozdziale, który był tak hype'owany i nadmuchiwany jak balonik, który w ogóle nie pękł w moich oczach, tutaj zaczyna się robić coś naprawdę odjechanego. Jestem dużym fanem. Piąty rozdział zapada się też bardzo ciekawie. Dobra, to po kolei. Chyba mamy na początek to. Potem mamy rozsiewanie fałszywych informacji. Potem mamy ogłoszenie... A chwila, co jest tutaj jeszcze raz? Potem ogłoszenie Hani Yukiego i potem mamy zawołanie tego. Shinjiego, tak. Dobra, pierwsza strona za nami, jeszcze 5. Yuki był przerażony, myślał, że ktoś zabił. Ole, to jest arcik fajny. Żeby myśleć, że Yuki... żeby myśleć, że Nikkei został zaatakowany, Yuki sam się... Żeby Yuki myślał, że Nikkei został zaatakowany, ten poraził się sam paralizatorem. Z punktu widzenia Yukiego, to wyglądało jakby sprawca miał zabić Nikkeia. Wystraszony przez podchodzącego sprawcę, Yuki dźwignął go. Sprawca podbiegł do Yukiego, chociaż nie wiadomo dlaczego. Okej, okay, teraz on się poraził. Ten się budzi. Ten biegnie do niego i ten go dźga. Tak mi się wydaje, że taka jest kolejność. Dobrze. Po podłożeniu kawałka szkła do dłoni Nikkeia, Sora cisnęła Shinjiego w szyję raz jeszcze. W ogóle śmiesznie by się okazało, gdyby tak naprawdę okazało się, że z geniuszem całej tej części nie jest Mikado, tylko jest Nikkei. I żeby to było pokazane, że tak naprawdę Mikado to jest jakiś po prostu totalny cienias, który ma tam jakieś moce. Czyli to nie da się to za bardzo połączyć, ale no rozumiecie, po prostu podoba mi się sam zamysł tego. Dobra. Nikkei bez kapelusza, ale super wygląda, co? Co się skinuje? Nikkei obudził się, potem jak Sora wyszła z pokoju zasilania. Potem jak Yuki wyszedł z pokoju zasilania, Shinji był cały w gruzie i w krwi. Sora była świadkiem tego, jak Yuki ucieka. Pewien siebie, że plan zadziałał, Nikkei uśmiechnął się. Yuki był przerażony, myślał, że ktoś zabił. No to tak, okej, okay, myślę, że to było tak. To było tak. On był przerażony, Sora go zauważyła, jak on ucieka. Podeszła do niego. I użyła dłoni Nikkeia. Nice. Czwarta strona. Sprawca, oj ten uśmiech. Mówiliście, że był uśmiech też na zwłokach, ja go się nie dopatrzyłem co prawda, ale to teraz ma sens. Wskoczy do pomieni, żeby zacząć swoje życie. Bohater, absolutnie bohater, w sensie, mówię to nie ironicznie, naprawdę świetnie. Bardzo fajna scena poświęcenia, w sensie, no zawsze ten czwarty rozdział to jest jakiś coś w stylu poświęcenia, ale tutaj to wyszło fenomenalnie. Po zdaniu sobie sprawę, że on zginie od ran, które zadał Yuki, sprawca zdecydował się zabić przy użyciu, żeby Yuki nie był sprawcą. Nikkei obudził się po tym, jak Sora wyszła z pokoju zasilania. Oj, dobra, już teraz byle co, bo zupełnie wszystko. Oczywiście to anulujemy.
Kanso. Jeszcze raz. Pewne, że plan zadziałał, nie uśmiechnął się. Jest sprawca, był sam w pokoju zasilania. Sprawca wstał, zdając sobie sprawę, że on jeszcze żyje. Uderzenie w maszyny, one wybuchły, powodując pożar. Dobra, ja myślę, że to było tak. Nikkei to zrobił. To pytanie, jak dalej iść, no bo nie wiem, czy to na przykład jest ważne. Pewien, że plan zadziałał, nie się uśmiechnął, no wydaje się być w ogóle niepotrzebny jakby kawałek, ale powiedzmy, że niech będzie. Potem on wstaje i on zdaje sobie sprawę, że to jest no, że jakby Yuki go zaatakował, więc musi coś z tym zrobić. Okej. Okay. Niedługo potem oznaki ognia pojawiły się z piwnicy na miejscu incydentu. Hiroha. Co? To jest zabawne, akurat. Po tym, jak ciało zostało odkryte, trójka ludzi, która była zamieszana w sprawę, zamyśliła się. To już było. Tutaj, że on wskoczył w płomienie. Tutaj mamy sprawca, wszedł do nawiedzonego domu z torsem, podtrzymałem sygnału. To jest w ogóle z innej sprawy. Okej, czyli mamy. I tutaj tak samo. Czekaj, aż ciało zostanie odkryte. Wow, z czemu mamy aż trzy sceny, czy dwie sceny z innej sprawy i jedną scenę, która już była, czyli to jest bardzo proste w takim wypadku. Czyli mamy tak. To. I teraz pytanie, które z tych dwóch? Krótko potem oznaki ognia zaczęły się pojawiać i miejsce incydentu zostało znalezione. To jest to? I to. Okej, okay, bardzo czekałem na ten moment, bo mogę teraz w końcu z czystą, absolutnie czystą przyjemnością przyznać, że to był świetny proces, jeżeli chodzi o rozplanowanie. Dlaczego? Bardzo prosty dowód, już wam strzelam pociskiem prawdę. Czy była jakaś pomyłka? Nie była. I czy to oznacza, że ja jestem mądry? Bynajmniej. To oznacza, że to zostało tak dobrze przedstawione, że ja nie miałem nawet momentu, żeby się jakoś specjalnie na czymś głowić. Nie miałem takie, o Jezu, a to w ogóle było, a to będzie? Jeden co ten uśmiech trochę mi nie pasował, a myślałem, że taka zmyła. To była świetna zbrodnia. To była świetna zbrodnia i tutaj nie było miejsca na takie, o, a to Bobry, bo ty nie rozumiesz, to nie tak powinno być. Tak właśnie powinna wyglądać zbrodnia, moi drodzy. A ten pan to jest cholerny geniusz. Cholerny geniusz. No i przejdziemy przez sprawę. Przypomnijmy, że cała sprawa została zaplanowana przez Nikkeia. Rozsiał fałszywe informacje jako przynęta, mówiąc nam, że ktoś pomaga Voidom. Po spotkaniu Nikkei użył paralizatora, żeby porwać Yukiego do pokoju zasilania. Wezwał prawdziwego sprawcę tej sprawy, żeby stworzyć sytuację, którą chciał. Celem Nikkeia było popchnięcie Yukiego, żeby kogoś zabił. Tylko Yuki się obudził, użył paralizatora na sobie, żeby się powalić. Widząc tą scenę, Yuki przez pomyłkę pomyślał, że sprawca zaatakował Nikkeia. To jest genialne zagranie bardzo. Zrobić takie zagranie, żeby to wyglądało, jakby Shinji go atakował, prawda? I tutaj Yuki myślał, że sprawca biegnie, żeby go zaatakować, ale w rzeczywistości on chciał uratować Yukiego przed nieznanym niebezpieczeństwem. Może nieznane niebezpieczeństwo jest szczęście ważne. Ale Yuki spanikował, złapał jeden ze szklanych kawałków leżących na ziemi i dźgnął sprawcę w gardło. Bo dalej nie wiemy, co tak naprawdę, kto naprawdę zepchnął Sorę. Poznajmy sobie sprawę, że on coś zabił. Na pewno nie był to Nikkei. On odbiegł z miejsca w strachu. Wydaje mi się, że tutaj zaczęła się coś układać. Nikkei mówi, że coś planuje. Ta cała akcja też wydaje się, że nie jest skierowana bezpośrednio w Mikado, ale też w kogoś jeszcze. Shobei już coś planuje. Coś tutaj się dzieje. To był moment, kiedy weszłam do pokoju zasilania z sekretnym przejściem. I byłam świadkiem całej rzeczy. Popełniłem też błąd, myślałem, że Yuki ktoś zabił. W tym momencie było dwójka ludzi w pokoju zasilania. Sprawca, który krwawił pod gruzami i nie przytomny Nikkei. W ogóle Yuki powinien się cieszyć, że ma dwójkę takich przyjaciół, która bez zawahania chciała go ratować, chciała pomóc. Po sprawdzeniu sprawcy zdałem sobie sprawę, że on cudownie przetrwał tą ranę, ale przeszła mi pewna myśl. Żeby ocalić umierającego, żeby nie ratować umierającego sprawcy, a żeby ratować Yukiego, który mógłby stać się sprawcą. Jeżeli mam być szczera, nie wiem dlaczego pomyślałem, że to jest okej. Po złapaniu kawałka szkła nieprzytomną dłonią nieprzytomną Nikkeia, użyłem tej dłoni, żeby przeciąć gardło sprawcy. I to
pasowało do zasady, że ostatnia osoba, która skrzywdzi ofiarę, stanie się sprawcą. Zabójcą nie był już Siurki. Chociaż przyznaję, że zrobiłem coś okropnego Nikkei'owi w zamian. Po tym jak wybiegłem z pokoju zasiania, Nikkei wkrótce się obudził. Na początku uwierzyliśmy w jego słowa, że on uciekł z miejsca zbrodni, myśląc, że on jest w tym wszystkim ofiarą, ale w rzeczywistości musiał być zachwycony, że jego prawdziwy cel, żeby Yuki był sprawcą w tej sprawie, się spełnił. Sprawca był martwy i to wyglądało, jakby Yuki uciekł z miejsca zbrodni. Ale nie wiedział tego, że ja miałem w tym jakiś udział. Jego dłoń została użyta do tej zbrodni. Kiedy Nikkei wyszedł z miejsca zbrodni, był tylko jeden sprawca, który pozostał w pomieszczeniu. Ale przez jakieś szczęście on wciąż żył. Jakieś szczęście. To był zarówno Yuki, jak i... Chodzi o to, że zarówno Yuki, jak i ja nie sprawdziliśmy, czy on zginął od naszych czynów. Sprawca nie był zdrajcą Voidów. Właściwie on był kimś, kogo kochaliśmy przez cały ten czas. Nawet umierając, on myślał o Yukim, który go dźgnął. Niedługo potem, jak sprawdził, w jakim stanie jest, sprawca podjął odważną decyzję, żeby zabić się, żeby ocalić Yukiego przed staniem się sprawcą. Innymi słowy, popełnił samobójstwo. Na początku próbował rozbić swoje ciało o maszynerię, która tam stała. Ślady krwi wskazują właśnie na to. Ale to nie było wystarczające. W momencie, kiedy maszyny rozbiły się, wybuchł pożar. Jako strażak, sprawca musiał wiedzieć, jak można zakończyć życie ogniem. Więc wskoczył do ognia, kończył swoje życie. W tym czasie pokój zasilania był ulokowany głęboko, który był ulokowany głęboko pod wieżą. Widać było w nim ogień, że z niego się dostaje. Zebraliśmy się w pokoju zasilania i wszyscy myśleliśmy, jakim cudem miejsce się podpaliło. To było do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że żadne z nas to nie zrobiło. To później było użyte jako dowód, żeby wydedukować, że sprawca popełnił samobójstwo. Kiedy inni byli w rozpaczy, że cierpieliśmy przez kolejną ofiarę, tak, na końcu ta sprawa nie miała sprawcy. Ale zajebisty arcik. Po prostu stało się, że Shinji Kasai wpadł na scenę przygotowany przez Nikkei'a i Yomiurego. Zajebiste. To był najlepszy proces. Tutaj mogę w końcu zobaczyć różnicę poziomów pomiędzy SDR a SDR-A2. To było świetne. Jestem ogromnym fanem. Ty! Yoruko? Sora, mogę go pobić? Zasady tutaj nie działają, prawda? Żadnej przemocy, Yoruko. Mam na myśli, zasady wciąż nie działają, ale proszę. A dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś nam? Ty gnoju! Prachu! Dlaczego osadziłeś coś takiego jak ja? Yuki wszystko gra? Nie bądź wobec siebie taki surowy, pomyślmy pozytywnie. Być może to wszystko teoria. Jesteśmy nawet 100% tak pewni, że on zginął dla ciebie. Może on zginął, ponieważ on chciał. Czy możemy już zagłosować i będę mógł już wyjść? Okej, zrobiłem coś okropnego. Wiem, że nie miałem prawa robić tego tobie, ale na końcu oboje przetrwaliśmy. I byliśmy sprawcami, więc proszę, powiedz nam. Powiedz nam, dlaczego to zrobiłeś. Dowiemy się? Mam nadzieję. No B. Ta początkowa, tam druga ta mindierka strasznie zwarzywiłem, bo nie trafiłem milion razy. Okej, dużo monetek dostaliśmy. I jeszcze więcej monetek. Czy wszyscy się uspokoili? Przepraszam, że nie byłem w stanie wykonać mojej pracy poprawnie przez moją ostatnią utratę pamięci, ale proces klasowy musi trwać. I nieważne na co staniemy, na jaką przeszkodę, wciąż musimy to zakończyć. A więc proszę głosujcie, a sprawcy używając przełączników przed wami. Pamiętajcie... Zapamiętajcie jedno. Chociaż podejrzewam, że nikt z was nie głosował na panel należący do martwej osoby, wciąż możecie na nie głosować. Więc nie martwcie się. A czy odpowiecie poprawnie, czy nie? Zobaczmy. W sumie tym, że powiedział to tak potwierdził, ale no wiadomo, to był pewniak.
Naprawdę, nagrywam to już, nie wiem, z trzecią czy czwartą godzinę z rzędu. Ostatnie wszystkie odcinki w tym tygodniu nagrywane są jednym ciągiem. Od ten środowy, ten piątkowy i ten sobotowy i ten dzisiejszy. I powiem wam, że pomimo zmęczenia takiego czuję gigantyczną satysfakcję. Parcem zapisać. No i teraz końcówka. Też ciekawa. O, to by się zgadzało. Prawdziwy sprawca morderstwa to Shinji Kasai. Popełnił samobójstwo. Odgadliście. Brachu! Brachu! Joruko, co robisz? Puszczaj mnie, Sora! Zaraz wzbiję mu ten głupi kapelutek! Nie, zabiję go na śmierć! Rozumiem, jak się czujesz, ale musisz się uspokoić. Wciąż są pytania, które musimy mu zadać. Shinji był sprawcą, ale tylko według zasad procesu klasowego. To on jest prawdziwym sprawcą. Nikt nie zabił Shinji'ego i udało mu się z tym uciec. Co? O, to boli, proszę pana. Wystarczy, ty gnojku, jak śmiesz? Bo ty mnie oszukał, ty skurczy byku. Teruya? Co tutaj się wyprawia? Proszę natychmiast przestać. Chociaż zasady teraz nie działają, to jest naruszenie. O, Monosawa. Nie ruszaj się. To nie jest twoja sprawa. Oszukać cię? Nie miałem pojęcia, o czym mówisz. Czy nie mieliśmy umowy? Możesz mnie puścić? Nie powiedzie... Ty mi o tym nie powiedział? Dlaczego Shinji skończył martwy? Jeżeli to, co ty powiedział, to prawda. Poczekajcie, o czym wygadacie? I Teruya, co jest z tobą? Dlaczego nagle tak się podierałeś? On współpracował z Nikajem jakoś? Przez większość procesu nic nie robiłeś. Zastanawiacie się dlaczego? To przez to, że on był ze mną przez cały czas. Co? Jeżeli mam być dokładniejszy... Grałem na obie strony, jak podwójny agent. Teraz rozumiecie? Nie rozumiem. Zapytałem was wszystkich, żeby nie mówić o mojej tożsamości i zachować to sekretem przed Teruyą, bo nie można mu ufać. Ale to samo powiedziałem Teruyi, żeby mi pomógł, bo nie można nikomu ufać. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości? Nie wiem, przecież to jest genialna postać, naprawdę genialna postać. Więc ty sekrecie... Trzymałeś też z nim? Tak, dzięki temu Teruya i ja zaczęliśmy wątpić i walczyć ze sobą. Tak jak planowałem. Dzięki Teruyi, który poszedł za moją przynętą, miałem perfekcyjne ustawienie, żeby wykonać mój plan wieży. Żeby poszedł za twoją intencją? Czekaj chwilę. To, że Teruya ci nas zamknął, to był twój plan? Oszalałeś? On jest Voidem. A ty pozwoliłeś się tak przygadać? Poczekaj ta, daj się mi powiedzieć. Ja po prostu myślę, że... Hej, nie bądźcie dla niej o tacy niemili. Czy wy nie zrobiliście tego samego, kiedy powiedziałam wam o sobie? To coś innego. No pewnie, że coś innego, bo to przecież Joruko, ty tam byłaś. To jest kompletnie coś innego. Jeżeli kazałeś Teruyi zamknąć nas, to jakby poproszenie o to, żeby popełnić za ciebie zbrodnię. On nie poprosił. Ja to zasugerował. On powiedział, że można wszystkich utrzymać przy życiu. I on powiedział, że jeżeli plan zadziała, to my będziemy bezpieczni, żeby skończyć z Mikado na dobre. Ja tak się dał temu ponieść, żeby was wszystkich chronić, żebyście nie umarli. I zajęli się Mikado. Nie chcę cię obwiniać, kiedy wszystko jest zrobione, ale my wszyscy byliśmy w rękach Nikeja. Mam pytanie. Jeżeli Nikkei pracował z Teruyą, a w tym czasie błagał nas o wybaczenie, czy to nie przeczy trochę czas... jakby ramom czasowym? Ramom czasowym? Och tak, racja. Jeżeli całe więzienie było oskryptowane, w sensie zaplanowane, nie mógł zaplanować to z Teruyą, kiedy pływaliśmy. Powiedział, że dlicz czwartej wyspy był niespodziewanym wydarzeniem, nawet dla Neo, prawda? Co wy mówicie? Nikkei mi powiedział o czwartej wyspie, gdzie my płynęli. Co? To nie było nic wielkiego, ale on powiedział mi, żeby zdobyć broń z góry wieży, gdy tylko się pojawimy. Okej, on wiedział. Czekaj. Broń była w wieży od samego początku? Dlatego oni tak szybko się rozbiedli. Chwila, wiedziałeś? A co z rzeczami, które nam powiedział? Kłamstwa, sfabrykowana wiedza. Czego się spodziewaliście?
Ale powiedziałeś nam, że wieża Babel była rezultatem tej Rey, która ingeruje w to od zewnątrz. O, przepraszam za to, nie spodziewałem się, że weźmiecie to na serio. Chociaż to był całkiem niezły pretekst. Co? Więc ta część o wirtualnym świecie i o tym, że wszyscy martwi żyją w rzeczywistości? Oczywiście, że to kłamstwo. Skąd miałem wiedzieć, że ona przetrwała czy nie? Chwila, kłamstwem jest to Rey czy to z wirtualnym światem? Bo właśnie wracamy na ciekawe tory bardzo, jeżeli... Ale no, to jeżeli to nie jest... Nie, no to jest... Ale to prawda, okej. To jest prawda, że to jest wirtualny świat. I że czwarta wyspa nie była... tym, co planowały Wojdy, ponieważ wieża Babel była ustawiona... na egzekucję Mikado. Którą zrobiłem w sekrecie, nie mówiąc innym Wojdom. O kurcze... W sekrecie? Ale naprawdę, nigdy bym nie pomyślał, że tak bardzo mi zaufacie. Chyba te lekcje artorstwa, które miałem ode mnie, się opłaciły. No, powiem tak, uczeń przerósł mistrza. Uczeń przerósł mistrza, bo według mnie artorstwo Emmy w porównaniu z tym, co tutaj zrobił Nicky, którego słowa po prostu łykałem niczym w wodę na pustyni z dzbana, będąc spragniony po trzech dniach niepicia, no to naprawdę jest różnica. Czekajcie, aż muszę to zapisać. Przerósł. To jest piękny tytuł. Ty gnoju, to było zabawne? To ci śmieszy? Myślisz, że to jest zabawne nami tak podrywać? Ej, przestań, to boli! Rozumiem. Nadążam za tą rozmową i muszę przyznać, że nie planowałem tego. Kiedy wpłynąłeś na koc? Nie wierzę, że to było zadanie, które zrobiłeś całkowicie sam. Czy muszę odpowiadać? Mikado Sanogi! Wszystko było kłamstwem. Poza paroma faktami, wszystko było przygotowane przez Nikkei, żeby manipulować z nami tak, jak chciał. Jesteśmy w wirtualnym świecie, to nie jest rzeczywistość. To oznacza, że jeżeli zginiemy, nie zginiemy w prawdziwym świecie. A? Naprawdę? Więc wszyscy, którzy zginęli? Tak, oni też przeżyją. Może Shinji też przez to też był trochę bardziej gotowy na śmierć. Te słowa, które uznam za absolutną prawdę. Inaczej nawet bym nie pomyślała o tym, żeby Nikkei był sprawcą. Nie. Chyba próbuję sama wymyślić jakieś wymówki. Cokolwiek to by było, jedno jest pewne. Te nadzieje, że martwi wciąż żyją, zostały od nas zerwane. Jary. Przewidywałaś się takie rzeczy w komentarzu. Brawo dla tych osób, które to wymyśliły. Dla mnie to było strasznie podmatwane. Także ja jestem w sumie pod wielkim wrażeniem i szapoba dla tych osób, ale super to jest motyw. W sensie... O Jezu, naprawdę, to jest dla mnie tak kompletny rozdział, że cokolwiek tu się jeszcze stanie, to nawet nie wiem co dodać. Ja już jestem tak zadowolony, że może się tylko zepsuć, więc mam nadzieję, że to się szybko skończy to gadanie i że będziemy mogli przejść do piątego rozdziału, bo tutaj się może tylko zepsuć, naprawdę. To jest przegenialny rozdział. Naprawdę chyba mój ulubiony ze wszystkich fangrejmów, jakie grałem. Przez cały setting, przez postacie, plany. Nikkei to jest geniusz. Ostrzegałem was, moi przyjaciele, że Void to jest organizacja kłamców. Ja przepraszam, to wszystko moja wina, a Teruya z całym szacunkiem, ale strasznie podpada. Nie ochronił Kokoro. Nie dał się na ten plan, jeszcze nie wiedzieliśmy, że to plan, ale dał się zamknąć w wieży, zamykając nas wcześniej. Zebrał nas tak naprawdę i zamknął. Po czym ostatecznie jeszcze okazało się, że to tak naprawdę siedział w rękach Voidów. Ach, Voida właściwie. Ja był zrozpaczony. Żeby to samo się nie zdarzyło ponownie. Dlatego ja się dał taką szulę temu gnojowi. Dlaczego? Z jakiego powodu? Dlaczego to nam robisz? Co zrobiliśmy nie tak? Wiecie... Widzę, że próbujecie... zrobić ze mnie jakiegoś strasznego ordoja, ale... Ci powiedziałem, że zabiję Mikado, naprawdę miałem to na myśli. Nie powiedziałem wam to parę chwil temu? Tak, przyznaję, że użyłem brudnych metod, ale nie mogłem mi nic na to poradzić. Czy on teraz do niej ostrzeli? Nie, inaczej byście mi nie uwierzyli. Dlaczego? Pierwszy ci Maeda musi zginąć. Ohoho, czyżby? Co? Teraz ci o tym myślę, powiedział to ja ci czas temu, o celu, że... żeby sprawić z Ikiego zabójcę. Żeby zrobić z Ikiego zabójcę. Ty sobie jaja robisz? Jak zrobienie z Ikiego zabójcy, by zabił Mikado? Ty coś wymyślasz, co?
Hej, pamiętacie, co wam powiedziałem wcześniej? Powiedziałem, że jest powód, którego... I... Każdy z was jest zamieszany w to, zabójczą grę. No i co z tego? Nie jesteście za ciekawi? Dlaczego zostaliście wciągnięci w tajemniczą... do tajemniczego miejsca? Dlaczego to wszystko się dzieje? To wszystko przezwróciło Maedę, a tutaj zaczyna się spełniać moja teoria i też paru innych osób z komentarzy. Co? Obscure at the time, but... Czekajcie, obscure, co oznacza dokładnie? Obscure... wtedy pozostawiłem to jako niejasne, ale Yuki jest właściwie celem Mikado, celem wszystkich Voidów. Żeby być dokładniejszym, to przeprowadzenie Yukiego przez kolejność zabójczej gry. To rytuał, jednym słowem. Rytuał wywołania pewnej reakcji. Żeby usunąć jego oryginalną osobowość i sprawić inną. To jest ostateczny cel i powód, dla którego Voidy istnieją. Teraz rozumiecie? My wszystko... To wszystko do poświęcenia dla Yukiego. Nic poza darkowymi pachołami, które zginą, żeby ta zabójcza gra dla niej otrwała. Nikkei? Możesz to wszystko mówić? Mam na myśli... Poczekaj, wciąż spróbuję to zrozumieć. Dla Yukiego? Mikado Sanoji jest mężczyzną z ogromną obsesją na punkcie tego planu. Jakby całe jego życie kręciło się wokół tej sceny. Nic nie zadałoby mocniejszego ciosu niż pozbycie się jego celu, Yukiego. Czy to była naprawdę jedyna opcja? Ty mógł bezpośrednio w Mikado uderzyć. Dlaczego ty w Yukiego uderzył? Kiedy on nic złego nie zrobił. Jeżeli twoim celem było zabicie Yukiego, nie było potrzeby, żeby sprawić z nią zabójcę. Shinji przez to zginął. Masz rację, Teruya. Ale nie obchodzi mnie, co się stanie z Yukim. Mikado jest tutaj prawdziwym problemem. Atakowanie i zabicie Mikado czy Yukiego samego w sobie? Jeżeli to byłoby możliwe, nie próbowałbym nawet robić to wszystkiego, okej. Czyli Mikado jest po prostu nietykalna, a Yukiego pilnuje szczęście Utsuro. Kim jesteś? Spójrzcie teraz na Yukiego. Plan Mikado prawie się spełnił. Nie ma normalności, która... Nie ma normalnego sposobu, żeby zabić Mikado, albo zepsuć jego plan. Więc to był twój powód. Dlatego zdecydowałeś wykorzystać zasady zabójczej gry. Zasady zabójczej gry? Nieważne jakie są okoliczności, moc zasad jest absolutna. Jeżeli komuś udałoby się sprawić, żeby Yuki był sprawcą, to byłby dla mnie koniec. Jeżeli byłby sprawcą, Yuki wygrałby proces klasowy. Zostałbym skazany razem z innymi, według zasad. A jeżeli on by przegrał, to on by został skazany. Byłem naprawdę blisko. Byłem o krok od ukończenia go. No i tutaj zaczęła się powoli coś mi jakaś rysa na tym idealnym obrazie rysować. W sensie, no już pomijając to, że to jest ultimate szczęście, no wiadomo, z tym się nie walczy, już nawet nie próbuję tego rozbijać, bo to po prostu nie ma sensu, to jest taka moc i tyle. Ale, że akurat, że cholerna Sora Akane musiała go uratować. W sensie, nie mówię, że to jest dla mnie coś, co psuje mi obraz i feeling, ale tak, ach Jezu, wkurza mnie to tak wewnętrznie. Aż Sora zdecydowała się być idiotką i zepsuć wszystko. Co? To co powiedziałeś o Yuki Maedzie? Dlaczego mamy za nią ginąć i Voidy robią to wszystko? Żeby wskrzesić mistrza Utsuro oczywiście. Utsuro? To imię. Słyszeliśmy go w pokoju Nikkeia. No. To się przedłuża bardziej niż spodziewałem. Chciałbym być cicho, żeby Nikkei miał swoją chwilę. Ale jest zbyt wcześnie, żeby... iść gdzieś dalej. Obawiam się, że muszę to tutaj skończyć. Bo to może zaprzepaścić mój plan. Muszę powiedzieć, że pomimo tego, że mnie zawiodłeś, twój występ był wyśmienity. To chyba zasługuje na komplement. Ale jak widzisz na końcu... Jak dużo razy mam to powtórzyć? Rezultat jest już znany. Zdałeś sobie w końcu sprawę, że to co robisz jest zaledwie śmiesznym czy taką śmieszną zabawą w obliczu jego mocy? Tak! Akceptuję porażkę. Jego moce istnieją też we mnie,
A wciąż nie udało mi się. Więc to chyba było moje przeznaczenie. Dokładnie. Nie możesz się sprzeciwiać jego woli. To był grandiozny plan od początku. Było wszędzie ryzyko. Na to moje własne życie było na szali. Nie powinienem był robić tego od początku. Rozumiem, więc... To było bez sensu. Powinienem... Strzeli. Powinienem zrobić to od początku. Czyli tracimy Nikkeia. Nikkei wyciągnął broń, którą Kratos trzęsiero z jego ubrań i wycelował w Mikado. W Mikado? Nikkei. Tak, bezmyślny Endeavor oznacza... usiłowanie? Bezmyślna próba? Im więcej jest zmiennych, tym bardziej wpływa to na moje szczęście. To nie był kompletny plan, powinienem zrobić to wcześniej. I Nikkei wtrzymał broń i jego twarz wyglądała prawie jak demona. Ta twarz była wystarczająca, żeby przypomnieć Voidom, żeby przypomniał innych Voidów, Hajime i Emme. A to, co zrobił Nikkei, wydawało się wychodzić poza tą ramę. Wiedziałem, że to był mądry wybór, żeby wziąć broń. Bądź ostrożny z tą bronią, Nikkei. Co zrobisz? Strzelisz do mnie? Chyba na to trochę za późno. Did you not put up this artifact? Czy ty nie zrobiłeś tego, wiedząc w głębi, że i tak to nie zrobisz? Wiem, że nie mogę zabić ciebie! Inaczej... I wouldn't have done all that to keep you on... To nie skupiłbym twojej uwagi na Setsuce! Są tacy, którzy wezmą kulkę. Co? Nie strzelaj do mnie! O, więc eliminujesz aktorów zamiast reżysera. To i tak nie wpłynie na moją śmierć. Nie rób tego, Nikkei. Umrzesz, jeżeli... To nie ma kurna znaczenia. Tak długo jak... Pokażę ogromny środkowy palec przed jego twarzą. Mam w dupie umieranie. Byłem martwy od momentu, kiedy plan w wieży zawiódł. Nie pozwolicie mi żyć? A mi kończą się sztuczki. To jest moje ostatnie słowo. Co robisz? Naprawdę nas zastrzelisz? Nie, dlaczego ja? Za mną! Przynajmniej tyle będę mógł zrobić. Teruja, nie! Nikkei. Szczerze? Nie polecam ci pociągać ze spust. Nawet z moimi wcześniejszymi komentarzami. Nie opuszczę cię jeszcze. To byłoby strata świetnej kolegi. Jak ty jakbyś zginął. Ha! Co takiego? Mikado, panikujesz? Ha! To zajebiste uczucie! Żeby zacząć pieprzony Mikado Sanogi, sam sobie stać niepewny. Chyba to była dobra odpowiedź. Mówię to dla ciebie. Nie jest jeszcze za późno. Możemy pracować razem, raz jeszcze. Wystarczy to, gówna! Rozwalę teraz twoje plany. Nie strzelę ciebie czy Yukio Maedy. Zabiję wszystkich. Jeżeli tar będzie, zrujnuję proces. Jeżeli chcesz, żebym zatrzymał się, zabij się. Wtedy pomyślę o strzelaniu. Hej, przestań! Nikkei, co ty robisz? Co z tego osiągniesz? Czy Setsuka zginie na nic? Zamknijcie się! Nikkei, proszę, przestań! Umieraj! Powiem tak. Dlaczego wiedziałam, że to się stanie? Szczęście Utsuro, prawda? To było tak pewne. Ja myślę, że jakby on przyłożył sobie do strony, to by strzelił. Ale tutaj? Tylko, że on nie zginie, prawda? Gdy tylko Nikkei pociągnął za spust, broń w jego dłoni rozpadła się. A jego prawa dłoń się rozsypała na kawałki. To było pewne. Nikkei. Wow. W sensie, nie powiedziałem tego, ale byłem tego tak pewny. W sensie, myślałem, że to będzie coś z tego, że Mikado on nie zastrzeli, bo nie. A jak wyceluję Wilkiego, bo myślałem, że Wilkiego strzeli, to myślałem, że właśnie to się stanie. Tylko nie sądziłem, że w sumie też strzelając w innych też by jakby przeszkadzałby Utsuro, przez co szczęście zadziałało. Co je? Moja dłoń? Cóż. Powinieneś był się słuchać.
patrz na dłoń, kiedy strzelasz swoją dłoń. Moja dłoń. Moja prawa dłoń. O Boże. Twoja prawa dłoń. Największa duma i powód twojego istnienia. Stałeś się abominacją. Wszystko gra? O, coś nie tak? Czy nie ryzykowałeś utraty swojego życia, kiedy odszedłeś z Void? Czy mi powiedziałeś własnymi ustami, że nie obchodzi cię śmierć, jeżeli możesz sprawić na mnie zagładę? To jest tylko prawa dłoń! A teraz właśnie coś oderwanego! A jednak wystarczyło, żeby się załamał. Świetny sprite. Czy to jest żart? Nawet bezemocjonalna Kokoro zaśmiałaby się widząc to. Czy da się mieć na pierwszym miejscu trzy postacie? Bo nie jestem w stanie zdecydować, kto dał najlepszy występ. Wszyscy są tak samo świetni. Naprawdę, nie wiem. Dosłownie mógłbym, jakby mi ktoś powiedział, że mogę stawić na pierwsze miejsce Mikado, Shobaya i Nikeya, a na 16 miejsce całą resztę, to bym zrobił to bez wahania. Nawet bym nie mrugnął. Po prostu dajesz mi taki ten, to tak może wyglądać mój ranking. Proszę bardzo. 3 pierwsze miejsca i 13 miejsc z 16. Nie ma problemu. Nie musimy robić już rankingów. Tu wszystkie postacie, które mają to coś, już są na pierwszym miejscu. Ale dlaczego broń wybuchła? On działał perfekcyjnie, ja wiem, bo ja go trzymał. On nie mógł wybuchnąć. Moja prawa dłoń boli. Tak boli. Nikkei. Jesteś najlepszy, Nikkei. Jesteś osobą perfekcyjną do bawienia się nią. Dodatkowo twoje umiejętności są niesamowite. Dzięki twojemu staraniom, plan jest jeszcze bliższy ukończenia. Co masz przez to myśli? Nikkei, powiedziałeś, że robisz to, żeby przerwać moje plany. Przygotowałem się na to i ustawiłem pułapkę. Muszę przyznać, że zmienienie czwartej wyspy zablokowało moją magię. Doprowadzenie Yukio do morderstwa? To wszystko było dobrze przemyślane, ale ironicznie mój plan zrobił krok naprzód przez twoje akcje. To nie powinna być niespodzianka, biorąc pod uwagę jasność i czystość. Reenactment of this case? Przebiegu tej zbrodni. Twoje zachowania w tej zbrodni. Dosyć nietypowa, nie nadająca się osoba. Jak to? Ten chwila, muszę zacząć to słowo. To wydaje mi się, że to jest taka zmiana planów. Rekonstrukcja oczywiście zawiodła. Oczywiście, że nie rozumiesz. Ponieważ specjalnie dałem ci phony. Phony to chyba takie fałszywe? Fałszywe podsumowanie czwartej sprawy. I nasza dwójka się spotkała, od razu wiedziałem, że ten głupiec zdradzi Voidów pewnego dnia. Więc kiedy wprowadzałem Mikaela na czwartą sprawę, którą mieliśmy zrekonstruować, skłamałem. Wiesz co to oznacza? Mikado Sanogi! Myślałeś, że wszystko co robisz jest po to, żeby zniszczyć Voidów? A kto pomyślał, że dzięki temu stałeś się największą ich pomocą? Och, co za ironia, czujesz się unikaj? Nie, to niemożliwe, ja nie mogę! Powiedziałem ci, kiedy spotkaliśmy się w twoim pokoju, że radzisz sobie lepiej niż sądziłem. Jesteśmy zaledwie pacjentami w jego, marionetkami w jego sile. Rezultat jest znany, proces nadszedł wraz z nim. Takie jest przeznaczenie. To jest moc szczęścia. To jest moc boskiego szczęścia. Nie mogłem zrozumieć, co mówił Mikado. Ale co więcej, mój umysł zastanawiał się, dlaczego broń Nikkeya wybuchła. Dlaczego jego dłoń była rozpruta. I co się tutaj dzieje? Mój umysł próbował przetworzyć tę sytuację i nic się nawet nie ruszył od Nikkeya i Mikado. Ciężko było brać to za rzeczywistość, jeżeli gdyby nie prawdziwy zapach prochu strzelniczego i krew na Nikkeju. Nie, on powiedział, że to nie jest rzeczywistość.
To nie koniec. Musi być jakiś sposób. Nie ma takiej rzeczy. A to przez to, że ty, Nikkei, pozbyłeś się największego jakby impediment? Czekajcie, muszę zobaczyć, co to znaczy. Impediment? Utrudnienia tego planu Shinjiego. What? Nie mogłeś zrobić niczego lepszego niż to, co zrobiłeś, Nikkei. Ale byłem z tobą teraz szczery. Wybaczyłbym ci. Musiałbyś oddać broń i przysiąść, że jeszcze raz dołączysz do Voidów. Chociaż oczywiście, jako ktoś, którego brak szczęścia jest kompleksem mniejszości. Nigdy byś do tego nie dopuścił. Co tu się dzieje? Nie rozumiem, dlaczego Nikkei próbował postrzelić Mikado? Nas zamiast Mikado. Dlaczego tym broń wybuchła? Co Mikado ma na myśli? Och, to jest całkiem zabawne. Chociaż chciałbym się tym nacieszyć bardziej, chyba nadszedł czas, żeby to skończyć. Monosowo, przygotowania. Przygotowania? Ale do czego? A do czego, jakże nie do egzekucji? Tego truchła. Który naruszył zasady? Zasady? O czym ty mówisz? Zasada nie przez... Braku przemocy już od dawna nie działa. Poza tym nikt nie jest jedynym, który skrzywdził kogoś. Co to jest? Sprawdźcie teraz zasady, szybko. Zdradzenie Voidów jest całkowicie zabronione? A było tak pięknie. Co to za zasada? Nie było takiej rzeczy aż... Naruszenie zasady? Zasada? Zasada? Zidentyfikowałem naruszenie zasady 17. Sprawca będzie od razu skazany. Co? Ale przecież to... Czy to jest prawdziwa zasada? Co się dzieje? Mikado Sanogi! Co to znaczy? Nie zastanawiaj się. Nasz czas się skończył, żerdaj Nikkei. Byłeś zabawną zabawką do zabawy. Każdy moment, od początku do końca. To jest koniec? Nie! To niemożliwe, to nie może się dziać! Cholera! Cholera! Powinieneś umrzeć! Zabiję cię, Mikado! Rozerwę cię! Przygotowałem odpowiednią karę dla naszego sprawcy. Nikkei Yomiurego, ultimate dziennikarza. Mikado! Mikado Sanogi! Czas na karę! Będę udawał, że to się nie stało. Tak wam powiem. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Bo to jest... W sensie, można było zrobić, żeby ta broń go zabiła. Jak już on przeżył tą broń... Konferencja prasowa. Tak. Którą ręką próbowałeś? Ultimate dziennikarz Nikkei Yomiuri ginie? Void Daily się nazywa gazeta. Absolutnie szczerze, naprawdę będę traktował tę sytuację, jakby jej nie było, bo... No, ja już to wam mówiłem po drodze, kiedy była sytuacja też z Nikkeiem, że... Sora wykorzystała jego dłoń. Że to było po prostu strasznie zdupiałe i w ogóle nieuczciwe.
I to jest właśnie przykrocenie nieuczciwości, w sensie, naprawdę, już pomijając jakby strefę gry, tylko strefę tworzenia, naprawdę już nie można było zabić go tym strzałem, żeby, nie wiem, pocisk zrykoszetował i go rozerwał na kawałki, żeby cała broń wybuchła i, nie wiem, oderwało mu głowę i rękę. Bo zostawienie go dla tej rozpaczy, a potem dodanie jakiejś z dupy zasady, bo tak, to jest straszna słabizna. Nie psujmy sobie obrazu tego cudownego rozdziału, a życie Nikaja już tej tery tak nie zwróci. Dalej pozostaje pytanie, kto zepchnął Sorę z wieży i dlaczego ta Sora tak naprawdę odgrywa taką jakąś bardzo epizodyczną rolę w tym wszystkim, w sensie jakoś, ona nie jest częścią tego planu, ale to oni wiedzą, że to jest Akane? Czy to jest rzeczywiście Akane, czy to może jednak nie jest Akane? Teraz już sam nie wiem. Ach, cóż za strata. Powinien pozwolić mu żyć. A Mikado zajmuje miejsce na pewno wysokie, ale też miejsce absolutnie znienawidzone przez mnie postaci. Nie cierpi go za to, co zrobił. Z całego serca. Dalej absolutnie uwielbiam jego postać, ale nienawidzę go. O, wyobraźcie go sobie z tymi płomiennymi kończynami. To byłaby perfekcyjna zabawka, żeby się nim bawić, żeby zabić czas. I tak Nikkei nas opuścił. On powiedział, że ludzie żyją w prawdziwym świecie, pomimo tego, że umieranie w wirtualnym świecie było kłamstwem. Nie wiem, czy to, co on powiedział, jest prawdą, czy nie. Ale co ważniejsze, nawet Nikkei nie mógł uniknąć nadchodzącej zagłady. Nieważne, czy to była wirtualna rzeczywistość, czy nie, osoba, która nazywała się Nikkei, nie było już innym z nami. Dlaczego ty go zabił? Hej, Mikado! Dlaczegoś ty zabił Nikkeia? I o co chodzi z tą nową dziwną zasadą? Cóż, nie mogę odpowiedzieć w obecnym momencie, albo nigdy. To nie była egzekucja, to było morderstwo, Mikado. Nikkei nie złamał zasady szkolnej wycieczki. Monosowo. Wykonałaś egzekucję po zaznaczeniu tej zasady? Jesteś instruktorem. Powinieneś być sędzią. Przepraszam. Czyli Monosowo, hej? Uciekł. O, to było imponujące. Nikkei był pod człowiekiem, który oszukał was i zamordował Shinjiego. Zdajcie sobie z tego sprawę, prawda? Dlaczego się za nim stawiacie? Nie wstawiam się za nim. Jestem tak samo beznadziejną osobą przez to, że użyłam jego dłoni, żeby podciąć gardło Shinjiego. Ale dalej wiem, że to ty jesteś najgorszy z nas wszystkich. Fu, rozumiem. Nikkei był kłamcą. Chociaż nie mogliśmy do końca powiedzieć, że jego słowa były prawdziwe, które jego słowa były prawdziwe, a które nie były prawdziwe. Wiem, że jest źródło tych kłopotów, tutaj to jesteś ty. Nikkei dostał to, na co zasłużył. Ale on cię szczerze nienawidził. Ta jego nienawiść, która doprowadziła cię do tego punktu. O, to wasze założenia są niestosowne. W pewien sposób Nikkei może być ofiarą, która wpadła w mój plan. Czy nie jesteście ciekawi, co mnie do tego zmusiło? Co? Teru, ja powinien znać odpowiedź. Chociaż do niego to nie dotarło. Nie muszę nawet Teru mówić. Nikkei już dał wam wystarczająco wskazówek. Rozejęliśmy się zdrajcą, przeskutujmy... skończmy tę rozprawę. Wyślę wam kolejne zawiadomienie. Yuki? Mikado Sanogi. Co to było? Czy to był naprawdę Yuki? Moi przyjaciele. Wierzę, że zbliżamy się do końca. Tak, końca. Co? Co to za nonsens? Co to za nonsens jest? Hej! Od końca procesu Yuki stał w miejscu, nie mówiąc słowa. Znacie Nikkei celował nas bronią. Nikkei był zabijany. Yuki stał tam, wylewając łzy. I nagle Yuki wyszedł z sali sądowej. To zupełnie jakby Yuki Maeder, którego znaliśmy i z którym byliśmy, już nie istniał. Ja go znam? Sora, coś powiedziałaś? Ha? O, czy ja coś powiedziałam? Proces się skończył, racja. Muszę skorzystać z łazienki, więc będę szła. To tutaj jest. Chwila. Kiedy Shobai stąd wyszedł? Sora.
Powinniśmy iść na rurę. Nic tu nie zostało. Coś ty narobił, te ruja Atori. Nic ci nie wychodzi, jesteś najgorszy. Truje, czekaj, mam coś do powiedzenia. Sora, ignorujesz mnie? Wołam cię. Jorko. Tylko nasza dwójka, dobrze. Mam do ciebie pytanie, Sora. Jorko, możemy pogadać później? Muszę pogadać z Teruyą, jak najszybciej. Posłuchaj mnie! Hej, Sora. Naprawdę nie wiesz? O tożsamości Yukiego? O tożsamości Yukiego? Nikt to powiedział, racja. Yuki jest celem Voidów. My jesteśmy tylko pionkami w tej zabójczej grze. A ty, Sora? Pobrudziłeś sobie dłoni, żeby uratować Yukiego przed byciem sprawcą. Coś musi za tym stać. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Jorko, dlaczego mnie o to pytasz? Nigdy przed tobą nie skłamałam. Nawet miałam problemy, próbując myśleć, dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam. Sora, nie zdałeś sobie sprawy? To, co zrobiłeś, to morderstwo. Choć zasady mówią, że Shinji jest sprawcą, to ty byłaś też w roli mordercy. Ma rację. Yoruko wypluwa z siebie po prostu czystą prawdę. Wiem. I rozumiem, dlaczego czujesz się w ten sposób. To jest moralnie? Nie o to chodzi. Yoruko, nie chcę... To do this to you. Też nie chcę ci to robić, ale... Okłamujesz mnie. Wiesz coś, ale ukrywasz to przede mną. Przed nami wszystkimi. Wiesz, jak zdradzona się czuję? No, inna sprawa, że nie wszystko kręci się wokół ciebie, Yoruko. Nie jesteś pępuszkiem. Kłębuszkiem, ale spoko. Oczywiście, że to źle, że byłaś częścią morderstwa, ale nie będę się o tym pouczała. Też pracowałam w barze, fałszując mój wiek, zanim tutaj przyszłam, pamiętasz? To też jest zbrodnia. No tak, porównywalna nawet. Ja myślę, że można by było jeszcze do tego repertuaru zbrodni dodać, nie wiem, deptanie trawnika. O Jezu, nie. Za dużo. To już by było za mocne. Sora jej zbrodnia, podcięcie gardła, czyjąś rękę, ja oszukiwałam, ile miałam lat w pracy, a on depcze trawnik, to prawda, że zrobiłaś coś niewybaczalnego, ale wszyscy robią błędy. Musisz pomyśleć o błędach i zapłacić cenę. Czy Yoruko jest Akane dla naszej Akane, tak jak Akane jest Akane dla Utsuro? To jest komplement. Skarga, przepraszam, to nie jest komplement. Complaint, upewniam się. Complaint to jest skarga, prawda? Tak jak powiedziałem wcześniej. Myślę, że płyniemy na tej samej łodzi, a teraz ty coś przede mną ukrywasz. Ukrywam? Ja niczego nie ukryłam. Ja naprawdę... Tak, ty coś wiesz. Jeżeli naprawdę myślisz, że nie, to musisz okłamać sama siebie. Okłamuję samą siebie? Straciłeś wspomnienia, wiem, że się boisz. Ale musisz wiedzieć coś o Yukim. Więc bądź szczera. Wciąż chcę ci ufać, Sora. Yoruko. O! Jeżeli jest coś... Czy nie powinieneś robić nieważne co? Ale okoliczności cię o to zmuszają. Co byś zrobił, mistrzu? Przepraszam. Ha? Naprawdę nie wiem. Sora, jeżeli zrobiłam coś tak ciężkiego do ogarnięcia, to nie z własnej woli. Czuję, jakby ktoś mnie kontrolował. To nie mowa o mnie tym razem. Tak samo było tym razem. Był głos w mojej głowie, szepczący do mnie. Ocalił cię o Maedę, ocalił cię o Maedę. Nie mogłam się powstrzymać. Przez to, że próbowałam się powstrzymać, to właśnie doszło do czegoś takiego jak użycie ręki Nikkeia. Wiem, że to nie ma sensu. Ja sama... Ciężko mi w to uwierzyć. Tylko tyle mogę ci powiedzieć. Sora, Yuki jest głównym celem Voidów. Jeżeli dowiemy się więcej o nim, może będzie nadzieja. Ale ja naprawdę nie wiem. Okej. Rozumiem. Yoruko. Czy możesz powiedzieć przynajmniej jedno? Jak dotarłaś do pokoju zasilania? Naprawdę przeszłość przez podłogę, tak jak powiedziała Iroha? Co było pod spodem? Powiem ci później, teraz muszę pogadać z Teruyą. Więc naprawdę mi nie ufasz. Kiedy badaliśmy pokój zasilania, myślałam, że w końcu cię zrozumiałam. Ale ty nie mówisz mi niczego. To nie tak, muszę pogadać z Teruyą. Nieważne.
Nie odzywaj się już do mnie. Szczerze, wyjątkowo jak fochy i w ogóle zachowanie Ruko bywa dla mnie ostatnio trochę nie do zniesienia momentami, w sensie denerwuje mnie ona po prostu takimi zachowaniami, to tutaj się nie dziwię, w sensie naprawdę, ona robi dużo dla Sory, a Sora cały czas ją zbywa. Ja rozumiem, że ona może teraz konflikt wewnętrzny, że ona może być zczołowana, ale jeżeli chce mieć jakiegoś przyjaciela w tej grupie, to zostało jej tak naprawdę tylko Yoruko. Drugi taki przyjaciół przyjaciela mieć nie będzie. Okej, rozmowa z Terują. Teruja, otwórz proszę. Teruja, wiem, że tam jesteś. A czego ty chcesz? Nie ma nikogo w twoim pokoju, racja? Wchodzę. Poczekaj chwilę. A tam Ray będzie siedziała. Ale by było. O, co to jest? Wiesz, że ty weszła do cudzego pokoju bez pozwolenia, co? Czy to są stroje z sali balowej? Powiem ci od razu, nic nie mogę ci pomóc. Ja nic nie mogę. Nie mogę cię ochronić, albo skontaktować się z fundacją, albo zatrzymać Mikado. Ja to bezużyteczny jestem. Jedyne co mogę robić, to czekać, aż fundacja mnie uratuje. Teruja, mam coś dla ciebie. Co? Ty coś dla mnie masz? Co to jest? Metalowy bez... O Jezu. Nieśmiertelnik? Jest tutaj napisany kod resetu. A skąd ty masz mój... Dostałem to od kogoś. Ta osoba powiedziała, że dać to, żeby dać ci to tak szybko, jak to możliwe. A kim jest ta osoba? Rei Mekaru. Co? Spotkałem ją. Rei Mekaru, twoją partnerkę. Poczekaj chwilę. Rei? Rei nie żyje, słyszałaś Nikkeia. Jeżeli zginiesz w wirtualnym świecie, to zginiesz naprawdę. Ja wiem, że... Ja to próbowałem zaprzeczać, ale teraz wiem lepiej. Rei mnie zostawiła na dobre. Nie, Rei wciąż żyje. Nie wiem, czy Nikkei kłamał, czy on o tym nie wiedział, ale Rei wciąż żyje. Naprawdę? Czy ty... Czy Rei naprawdę żyje? Teruja, nie jesteś bezużyteczny. Jesteś po prostu zdezorientowany, ponieważ... Mikado wykradł ci wspomnienia. Pisz to. Wtedy one do ciebie wrócą, czyli ty też wiesz, kim jesteś, Sora, prawda? Czy Rei ci to powiedziała? Żeby dać mi mój znacznik z imieniem, żebym mógł odzyskać wspomnienia? Gadałem z nią tylko chwilę. Ona pewnie sama nie jest kim gadała. Ona powiedziała po prostu, daj ten kod Terui. A kiedy odzyskasz wspomnienia, wpisując ten kod, chcę cię o coś zapytać. A co? Kim jest Akane Taira? I Arcik. I koniec rozdziału, go! Powiedz mi, co wiesz o Akane Tairze. O kurde. No, pomijając oszustwo Nikkeia, ale to... Powiem wam inaczej. Jest jeszcze ratunek tego motywu, pewien. Pomijając to oszustwo, ten rozdział jest 11037 na 10, naprawdę. To był najlepszy rozdział, w jaki grałem, absolutnie z każdego fangame'a. Podejrzewam, że niektóre fangame'y to wciągnąłby tak zwaną dupą całkowicie i natychmiastowo. O Jezu Chryste, chociaż się to spodziewałem, to dla mnie było takie... Wow! Gdzie ona się z nią spotkała? Zapisujemy i kończymy, moi drodzy, w tym momencie. Tu już zacznie się ta scena, ale to już nie jest dla nas scena, nie na teraz. Ugly Touch Voidów, no przecież. Moi drodzy, to był długi odcinek, ale nie wiem, czy było coś lepszego. O Jezu, ręka sama, ale chamstwo. Ej, to zła ręka, to była prawa ręka, to jest lewa. Tak siak, moi drodzy. Niesamowity proces, niesamowity rozdział, niesamowite zakończenie, wszystko niesamowite. No... Wow. 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 XD. Co lepsze, dzisiaj kiedy to oglądacie, już mam nagrane też cały tydzień praktycznie materiałów, macie też świetny odcinek z Allegro Face'a. To jest naprawdę... czasami robi się takie kombinacje odcinków, że jednego dnia dostajecie taki sztosy, że to jest szok. To jest jedna z tych kombinacji.
niesamowite to było. W sensie, nie wiem, można to grać w wielu rzeczach. Ciekaw jestem tylko, kto zepchnął Sorę i co się tam dokładnie stało, ale podejrzewam, że to się jeszcze dowiemy. Podejrzewam też, to co mówiłem, że jeszcze może uratować motyw tego Nikkeia, niesprawiedliwie według mnie zabitego. W sensie powiem tak, jego śmierć pasuje w tym rozdziale, ale już wszystko wskazywało, że on przeżyje. I zabicie go na zasadzie tego, że dodaje się jakąś z dupy zasadę, że Voidów nie można zdradzać, to jest po prostu bullshit. Ale da się to uratować w jeden prosty sposób. Kolejny rozdział to już nie będzie normalne zabójcze Drat, tylko to już będzie walka. Walka, podczas której może ktoś zabije, okej, okay, ale to już nie będzie takie normalne puciu-puciu, wszyscy sobie siedzą przy stoliczku i sobie gadają, tylko to już będzie walka i wtedy, kiedy Mikado jasno będzie zaznaczył, że już jakby nie patrzy ani, bo już i tak Utsuro się budzi, spoko, może to jeszcze przełknąć, chociaż dla mnie dalej to będzie duża i gorzka piguła do przełknięcia, ale jeżeli to nie będzie to, to to jest dosłownie jedyna rysa. Poza tym i poza czymś, co nie uważam za błędy, tylko to coś, co mnie wkurzało, czyli te pobłażliwości względem niektórych zachowań. Poza tym jestem zachwycony każdym aspektem tego rozdziału. Daily Life było świetne, a Daily Life było bezbłędne. Naprawdę. Naprawdę to było dla mnie bezbłędny spektakl i żałuję, że kiedy ja to nagrywam w niedzielę, wy dopiero za tydzień w niedzielę to zobaczycie. Ja to nagrywam 24, wy to widzicie... To już jest chyba sierpień nawet? Nie, to jeszcze jest ostatni dzień lipca, 31. Wow. Niesamowite. Przepraszam, już nie będę więcej mówił. Jeżeli wam się podobało, tak samo jak mi, zostawcie po sobie jakiś ślad. Oczywiście od środy, jeżeli oglądacie bieżąco, zaczynamy rozdział 5. Ja muszę chłonąć po tym, co się stało, bo wow. No i cóż, oczywiście zapraszam was do opisu. Jeżeli chcecie śledzić mnie na innych mediach społecznościowych, bo nie tylko na YouTubie tworzę, to zapraszam was. Na Twitterze macie powiadomienia, zaraz idę po tym odcinku napisać wam Twittera, więc jeżeli słuchacie tego teraz, a tego Twittera nie widzieliście, to wiecie, że już niektórzy od tygodnia wiedzieli, że coś się odwali niesamowitego w ten weekend i że to będą świetne odcinki, także warto, że jeśli chcecie tak napędzać sobie ten hype, to warto tego Twittera obserwować. Poza tym zapraszam was na mojego TikToka, gdzie znajdziecie najfajniejsze arty z moich streamów i na same streamy na moim Twitchu, gdzie możecie zobaczyć mnie na żywo, po prostu. Od poniedziałku o piątku, od godziny 17-18 zazwyczaj streamuję, no i serdecznie was na te streamy zapraszam. A na ten moment, cóż, do zobaczenia już w środę, od godziny 16, o ile się nie mylę. Wow. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.